Święta idą. Tutaj dowód, oto moja choinka. A panie, na tym YouTubie to albo się wyzywają, albo robią jakieś głupstwa. Gdzie jest miejsce na jakieś fajne rzeczy? Na jakieś odkrycia? Tutaj! W 5 odkryciach. Serii, w której dzielę się z wami fajnymi rzeczami, na które wpadłem w luźno definiowanym ostatnim czasie. Czyli w przybliżeniu, w ciągu jakichś 2-3 lat, co z trudem udało mi się odkopać z odmętów mojej wątpliwej jakości pamięci. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Wargaming ze swoim darmowym World of Warships. Grą sieciową, w której przyjdzie wam pokierować okrętami wojennymi. To całkiem niezła alternatywa dla moich doświadczeń. Płynąłem max jakąś bieda łódeczką na wykupionej wycieczce w Grecji i nie pozwolili mi nią sterować. Jeżeli nie jesteście z tego typu ludzi, którzy mają ciarki na plecach, gdy usłyszą słowo lotniskowiec, to i tak zachęcam. Wbrew pozorom podstawy są łatwe do załapania, rozgrywka jest dynamiczna i daje frajdę, nawet jeśli nie jesteś fanatykiem okrętów wojennych. Jeżeli klikniecie w link w opisie, dostaniecie bonusy o wartości około 100 zł polskich, to całkiem dużo. No a teraz przejdźmy do wspaniałości, jakie prezentował nam świat. I had a restful sleep last night and woke up much later today, but I pulled out a small rowing machine, loaded up a beach environment and rowed my thoughts away. Na sam początek kanał Disrupt, kanał poświęcony technologii, ale w nieco innym wydaniu niż te, do którego się przyzwyczailiśmy, bo nieco z takim filozoficznym zacięciem i chęcią eksperymentowania z technologią na własnej skórze, takie mam wrażenie. Na Disrupt znajdziecie sporo filmików, które świadczą o tym, że man, przyszłość jest teraz. Spędzenie 24 godzin bez żadnej przerwy w Minecrafcie w wersji VR-owej i nawet spanie w goglach VR z włączoną grą, co oznacza mniej więcej tyle, że kładziecie się spać w grze i budzicie się dalej w grze, co musi być totalną miazgą z mózgu. Na kanale Disrupt już to zrobili. Spędzenie całego tygodnia w VR-ze. Zrobione. Kanał Disrupt pokazuje także coś odwrotnego do ostatnio popularnej tezy, że technologia i internet to jest coś, co paradoksalnie oddala od siebie ludzi, powoduje dużo problemów z funkcjonowaniem i tożsamością. Disrupt pokazuje, że technologia taka jak VR może zostać użyta do walki z lękami, samotnością czy do przepracowania traum. Naprawdę, to jest jedna z lepszych rzeczy, jaka przydarzyła się YouTube'owi. How long have you two been together? Just over 3.5 years? 4 years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? Midsommar to nie tylko jeden z najlepszych horrorów, ale filmów w ogóle, jakie oglądałem w ostatnim czasie. Ciężko powiedzieć, czy to ze względu na swoją wielowarstwowość, tematykę, czy rzucenia sobie wyzwania przez Ari Aster nakręcenia kina grozy w biały dzień. A co za tym idzie, sprawienia, żeby widz czuł niepokój nie ze względu na porę dnia i jakąś taką wrodzoną niechęć do ciemności, a za sprawą tego, jak ten film został napisany i nakręcony. To jest trochę inny typ strachu niż ten wreszcie generycznych horrorów. Midsommar to historia grupki znajomych, która na zaproszenie swojego kolegi udaje się do Szwecji na obchody pogańskiego, skandynawskiego święta. Centralną postacią jest Deni, nadal zmagająca się z traumą po śmierci rodziców i siostry, oraz jej chłopak, Christian. Oboje definitywnie czują, że nie do końca są szczęśliwi z tej relacji. Obchody odbywają się w odizolowanej od świata zewnętrznego małej społeczności z dość ekscentrycznymi jak na dzisiejsze czasy praktykami, ale wypadają one w filmie wiarygodnie, to znaczy nie są totalnie od czapy, żeby pokazać, jak bardzo porypani są członkowie społeczności. To znaczy, trochę są, nawet bardzo są, ale ich praktyki funkcjonalnie mają sens, na przykład empatyzowanie, kolektywne przeżywanie bólu jednej osoby, które wygląda głupio, ale działa. I bardzo podobało mi się rozkminianie funkcji tych wszystkich dziwnych rzeczy, które robili członkowie i Ari Aster postarał się, żeby faktycznie miały one swoją logikę. Midsommar dla jednych będzie opowieścią o toksycznym związku, dla innych będzie studium przypadku obrazującym funkcjonowanie sekty, co zresztą na filmie zostało bardzo dobrze pokazane. Dla jeszcze innych, hipotetyczną anegdotą na temat starodawnych skandynawskich kultów. Bardzo polecam.
Blady Król, ostatnie dzieło przed samobójstwem Davida Foustera Wallace'a, którego autorstwa przyszło mi także czytać krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi, nadal czekam na tłumaczenie Infinite Jest, to z pozoru najnudniejsza książka na świecie. W końcu opowiada o przenikliwej nudzie i odczłowieczonej machinerii, którą zostali wciągnięci pracownicy amerykańskiego urzędu skarbowego. Zeznania podatkowe, formularze, tabelki, bóle oczu, bóle głowy, bóle kręgosłupa, zwidy. To jest właśnie świat urzędników pracujących w skarbówce, będących ucieleśnieniem biurokracji. Blady Król to jest trudna książka. Głównie za sprawą języka, jakiego używa Wallace, przepełnionego fachowymi zwrotami. Języka niemal technicznego, po kilku stronach zlewającego się w bezkształtną masę, bełkot. I zachęcającego wręcz do przeskakiwania ze strony na stronę bez żadnej kary stracenia czegokolwiek, jakiejkolwiek treści. W takim razie po co to wszystko? Dlaczego warto przeczytać Bladego Króla? No cóż, ja czytam głównie przed snem i muszę wam przyznać, że jest to bezbłędne narzędzie do walki z bezsennością. To po pierwsze. Po drugie, Wallace portretuje pewien absurdalny punkt w rozwoju cywilizacji, w którym bezcenne i unikalne życia ludzi stają się przezroczyste, anonimowe. Są wręcz poświęcone jako ofiara w imię trwania tego abstrakcyjnego systemu. Systemu podatkowego i całej biurokracji. No i wreszcie po trzecie, pomimo tego, że fragmenty, które w żaden sposób nie nawiązują do pracy urzędnika, pojawiają się stosunkowo rzadko, to są po prostu świetne i stanowią swego rodzaju nagrodę za ten cały trud i przebicie się przez ten cały bełkot. Wallace zresztą zasłynął z absolutnie genialnego pisania dialogów i tworzenia portretów postaci, które wydają się być do bólu autentyczne, wydają się wykraczać poza ramy fikcji. No na pewno jest to bardzo specyficzna książka, ale dalej uważam, że warto ją przeczytać. W filmie Jak się nie stresować wymieniłem kilka typów filmów, które z jakiegoś powodu działają na mnie uspokajająco i dają jakieś takie strasznie dziwne poczucie satysfakcji. Wiesz, na pewno to znasz. Intensywne oglądanie Barbarossa to jest jakby wkroczenie już na taki poziom jak medytacja. Albo filmiki pokroju tych od Primitive Technology, w których typ buduje jakieś chatki w środku lasu z błota i patyków, co przyciąga po prostu miliony widzów. To też działa na mnie bardzo dobrze. Do właśnie tej kategorii mogę wrzucić kanał doktora Bu, gościa, który zajmuje się naprawianiem dolegliwości innych ludzi. Czasami za pomocą czegoś w rodzaju młotka i dłuta, czasami z udziałem jakichś technik chiropraktycznych, czyli nastawiania. Wszystko to wygląda z jednej strony brutalnie, z drugiej kojąco i po prostu ciekawie. Czy ktoś jeszcze ogląda z zapartym tchem proces poprawiania zakresu ruchu u pospinanego pacjenta? Nie? Dajcie spokój, to jest świetna, angażująca zabawa. Żeby było jeszcze ciekawiej, sporo osób, które pojawiają się u doktora Bow, to są znane mordy. Na przykład Juji Mufu, albo Immortal Technique, albo ten typ od tresowania z tych psów. Oh, yes. Świetnie się patrzy, jak cierpią. Oh shit! You'd be surprised at how professional things look when you add carpet and a motorized panhead. Whoa, check out this ghost town staircase. I don't know, it's not that bad. What do you think? I'm over ghost towns. Freaking mind shift. This thing is loose, but I want you guys to be very careful because the ribbon right here will rip very easily. Istnieje spora szansa, że nie każdy z was interesuje się kręceniem filmów, ani sposobami na skakowanie aparatu, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej, ani nie będzie ultra podekscytowany wizją umieszczenia na gimbalu aparatu z obiektywem 400 mm ważącym jakieś 700 kg. Do you mind if I borrow your shoulder just for a second? I'm trying to shoot on the other side of that lake. A little to the left? Jak to w ogóle się tam trzyma? Ale hej, widownia Top Gear też nie składała się z samych fanów motoryzacji. Jeżeli jesteś twórcą wideo, zajebiście. Jeżeli nie jesteś twórcą wideo, zajebiście. Kanał Make Art Now, prowadzony przez Josha Yo, może okazać się dla ciebie równie ciekawy. Po pierwsze dlatego, że prowadzący jest pomysłowy, charyzmatyczny i przystojny. Po drugie, odcinki są zmontowane świetnie i po prostu wyglądają świetnie. Po trzecie, to jest kanał, który jest prowadzony przez kogoś z autentyczną zajawką, a każdy
każdy, kto się czymś fascynuje tak autentycznie, jest w tym bardzo zaraźliwy. W zasadzie niezależnie o jaką pasję chodzi. A na dzisiaj niestety to wszystko. Możecie się śmiało podzielić w komentarzach swoimi odkryciami, być może ktoś to przeczyta i odkryje coś fajnego dzięki wam. To by było bardzo miłe i bardzo wpisujące się w tą jakże świąteczną atmosferę. Jeszcze raz wielkie dzięki Wargaming za wsparcie i co, słyszymy się niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.